Siemanko, dzisiaj sobie wymienimy to złącze stacji dokującej w HP EliteBook 850G6. Jak widzicie, nie wiem jakimś cudem, ale zostało uszkodzone. No ja na potrzeby filmu już sobie takie gniazdo odzyskałem z jakiejś tam innej płyty i mogę wam powiedzieć, że jeśli będziecie potrzebować, to z 850 EliteBooka G3 pasuje. Więc ja sobie już takie złącze ogarnąłem. Wygląda ono tak. No pewnie łatwe w wymianie nie będzie, bo zobaczcie, ile ma pinów pod spodem. Oczywiście one są przewlekane, więc nie będzie żadnego problemu, a te sobie mamy do nich ogólny dostęp. Ale tak czy siak pewnie plecioneczką trzeba się będzie trochę nabawić, żeby tam to oczyścić. Więc tak to wygląda. Nigdy tego nie wymieniałem wcześniej, więc mówię, spróbuję sobie. A że nie robiłem tego nigdy, to zrobimy sobie na live. I tyle. To w ramach wstępu. No więc tak, z tego względu, że tutaj jest dużo elementów, to sobie ten... ja przetnę sobie, zabezpieczę sobie płytę jakąś szmatką czy czymś, przetnę to złącze na kilka części. I hotem, żeby nie narażać, żeby długo jej nie grzać, hotem sobie ją po kawałku sobie wyciągniemy. Nie? Bo niestety tu z jednej i z drugiej strony zobaczcie, ile mamy drobnicy. Jak będziemy napieprzać temperaturowo, to możemy coś zdjąć. Nie? Ja akurat nie mam jakiejś tam bardzo utrudnionej roboty, bo mam drugą taką płytę, więc w razie W sobie zobaczę, jak te elementy były poukładane. Bylebym ich nie zgubił, nie? A tak to się ogarnie temat, więc... Tamte, od tamtej strony, a reszta jest przewlekana, nie? Więc trochę tutaj zabawy będzie. Dobra, ze względu na to, że będę z tego live'a filmik robił, to postaram się streścić, żeby to było trochę szybciej. Trzeba, jak to się mówi, do ten uzupełnić płyny, bo gorąco. Bardzo dużo trzeba pić, żeby się nie odwodnić. Siema, siema, siema. No więc ja już tutaj mam nadzieję, że znajdę. Tylko nie wiem, gdzie mam tą. A, mam nakładkę. To chyba nie będę robił pod mikroskopem. Zrobimy to normalnie pod tym. To nie jest jakieś tam mega skomplikowane. Na normalną scenę zabezpieczę sobie ten. I co, wezmę dremelka i... Zabezpieczę sobie tu wszystko i potniemy na kawałki, nie? Trzeba wziąć, zabezpieczyć, żeby tych opiłków tam gdzieś nie powpadało, tam gdzie nie trzeba. Chodzi o to, że jakbym teraz to grzał, to ja bym to 3 dni grzał i bym pewnie, kurde, tego nie odlutował. A z tego względu, że jest bardzo dużo tych elementów naćkane, więc trzeba uważać. No, może zdmuchnąć bym nie zdmuchnął, ale wystarczy, że wiesz, poodpadałyby ci coś i mógłby być problem. Najważniejsze tylko tą blachę, a resztę to już się spali tym, nie? Ja pierdziele, zawsze jest ten... Zawsze wezmę wyczerpaną. Teraz tylko zastanawiam się, od spodu jeszcze ta blacha jest. Wszystko gra. Wyjedziemy pod mikroskop. Zobaczymy, czy się da już coś wyciachać. Czy coś tu już wyciachamy, moi drodzy. Pasowałoby jeszcze to też pociachać. W małych kawałkach to powylutowywać. W całości będzie gorzej. Całkiem też nie będę urywał, bo później... Nie, chociaż tutaj mogę to urwać, bo... chociaż nie, bo później ciężko będzie z środka to wyciągnąć. Też to zostawię tak, jak jest. I to spróbuję pociachać trochę. Dobra, więc się trochę pobrudzę.
Jagiellońska biblioteka cyfrowa. No nie. Koń by się uśmiał. Będzie jak z fabryki. Dobra, łapę dwa punkty. Żebym się nie ten, bo mógłbym odwrócić od tamtej strony, przylutować najpierw, ale boję się, że później mi się piny przestawię, będę musiał wylutowywać, więc na razie złapię gdzieś tutaj. Pin jest. Czym się wydaje? Co to kurde jest? Słabo to widzi. No nie. Widzicie, fabrycznie była położona pasta i tutaj te pady, które są, widzicie, w ogóle nie były dotknięte cyną. Ale my niestety nie damy rady tego lutować od środka, nie?
No to jak widzicie, złącze udało się polutować. Myślę, że będzie ok, że fabryka by się nie powstadziła. Hejka.